imieniu dyrekcji pracowników i młodzieży Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Badziłoście serdecznie witam przybyłych gości. Znajdujecie się Państwo na gościnnej ziemi babiłońskiej, w skład której wchodzi 5 miejscowości. Stare i Nowe Kramsko, Małe i Wielkie Podmokle oraz Babimosz. Miasto Babimosz 6 lat temu obchodziło 600-lecie nadania praw miejskich. Było to w roku 1397 roku. Babimosz zasłużył sobie już w czasach potopu szwedzkiego, kiedy to starosta babimoński Krzysztof Brzegowski udał się na odcięcie obleganej Częstochowie. W 1793 roku ziemia babimońska została wcielona w skład zaboru pruskiego. Dopiero po 152 latach, a było to w 1945 roku, babimońszczyzna odzyskała niepodległość. W 1973 roku nasz region został odznaczony Krzyżem Grunwaldu II klasy za walkę o polskość tych ziem. Obecnie gmina Babimosz położona jest w województwie lubuskim w powiecie zielonogórskim. Wchodzi w skład euroregionu Nysa, Skrewa, Bóbr. Miasto Babimosz liczy około 4 tysięcy mieszkańców. Stoicie Państwo przed pomnikiem powstańców wielkopolskich, którzy w 1919 roku oddali życie za polskość tych ziem.
Dziękuję.